Krzysztof Rutkowski często nazywany jest szpanerem. Choć sam tak siebie nie postrzega, w najnowszym wywiadzie rozwodził się na temat swojego wielkiego majątku, a hejterów nazywa biednymi moralnie i ekonomicznie ludźmi. Miło Krzysztof Rutkowski tytułuje się jako najlepszy polski detektyw, ale jego ostatnie dokonania klasyfikują go raczej jako pełnoprawnego celebrytę. Nieudany udział w Tańcu z Gwiazdami i konflikt z jurorką programu sprawiły, że społeczeństwo nieco sobie o nim przypomniało. Celebryta wykorzystuje swoje 5 minut i udziela wywiadów, w których rozprawia o swoim majątku. Częściej niż o dokonaniach detektywistycznych Rutkowskiego, wspomina się o jego oryginalnej fryzurze i niewyparzonym języku. Krzysztof lubi wypowiadać się na temat własnego dobrobytu, przez co zarzuca mu się szpanerstwo. Sam jednak nie widzi nic złego w epatowaniu luksusowymi rzeczami, na które sam zarobił. W najnowszym wywiadzie Krzysztof Rutkowski prezentuje kwintesencję swojej osobowości. Jest więc mowa o samochodach, posiadłościach, hardkorowej pracy, fryzurze i zegarkach. Detektyw wspominał również o żonie, Mai Rutkowski, która często podkreśla, że motywacją związku z Krzysztofem nie były pieniądze, gdyż jest niezależną kobietą. Zapytany przez dziennikarkę O2 o liczbę samochodów, bez zastanowienia odparł, że w swojej kolekcji ma 17 aut, oszacowując ich wartość na ponad 6 milionów. Odniósł się również do nabywania drogich rzeczy w ramach inwestycji. Stwierdził, że należy z nich po prostu korzystać. Jeżeli żona kupuje mi zegarek za 150 tysięcy złotych, to dlaczego on ma być inwestycją? Zastanawiał się Rutkowski. Detektyw poruszył także w tym samym wywiadzie temat hejterów i anonimowych wrogów. Stwierdził, że nikogo się nie boi, za to inni powinni być zaniepokojeni, bo jeżeli są źli, to i tak ich w pewnym momencie dopadnie. Przy okazji nazwał krytykantów biednymi ludźmi.